Cześć, z tej strony BN23 i witam w kolejnym odcinku ciekawostek z misji z gry GTA San Andreas. I tak, powoli zbliżamy się już do końca tej serii, może oprócz tego odcinka zostały jeszcze z 2-3 odcinki. I to będzie koniec serii, także albo wybierzemy nową serię z grania w gry, albo będziemy robić ciekawostki z misji z innej części GTA. Ale o tym już zadecydujecie wy, to będzie głosowanie. I wszystko się wyjaśni. Także zacznijmy od misji Dom na Wzgórzach, gdzie wraz z triadą lądujemy spadochronami w rezydencji Mad Doga, która została przejęta przez gang Vagos i mamy z rąk tego gangu tą rezydencję odbić. Jeśli zginiemy podczas tej misji, wyjdziemy ze szpitala w Las Venturas, tak jest. Ponieważ to w Las Venturas zaczyna się ta misja, bo jest ona dla kasyna. Od początku misji do momentu wyjścia z willi gracz nie otrzymuje żadnego poziomu złej sławy. No i oczywiście to jest bardzo dobrze, bo jeszcze jakby policja nam przeszkadzała, to było naprawdę ciężko. W tej misji członkowie triady mają spadochrony z wersji beta. Jedną z uciekających kobiet we wnętrzu domu wygląda jak Dennis Robinson. Tak, oczywiście jest to, ale no raczej to by nie była sama Dennis. Przecież Dennis jest naprawdę była... bardzo za grą, strzelała do ballasów, strzelała do Vagosów, więc to jest po prostu pewnie ten sam model postaci, ten sam model NPC-a i troszeczkę twórcy gry tego nie przewidzieli. No i oczywiście Dennis jest jedna z dziewczyn Karla. Zanim Wielki Papa wsiądzie do samochodu, jest nieśmiertelny. No też właśnie tak jak zastanawiałem, co by było, gdyby go zastrzelić zanim tam wsiądzie, ale nigdy mi się nawet nie udało go trafić, bo był zbyt szybki. Ale jak widać, teraz się okazuje, że nawet bym mu nic nie zrobił. Także po prostu to, że trzeba tam samochodem go ścigać i dopiero tam załatwić, to jest tak oskryptowane. Samochód, którym ucieka Wielki Papa, ma unikatowy beżowy kolor, a samochód, którym goni Karl, występuje w unikatowym różowym kolorze. Gdy wejdziemy do domu, pojawi się cutscenka, na której będzie ukazane, jak członek triady po strzale traci głowę i ponosi śmierć. Jest to nielogiczne, gdyż strzał pada z SMG. W normalnej grze ani Karl, ani żaden inny NPC strzelając z SMG prosto w głowę, ta nie odpada. Możliwe, że w wersji beta tak miało być. No tak, jest to oczywiście to taka... No jest tu pewien taki komizm i użycie gra słów, bo było, że musimy uważać, aby nie stracić głowy. I w momencie wypowiedzenia tego zdania, typek dostaje strzał w głowę i mu odpada głowa, czyli traci głowę dosłownie. Ale z SMG to tak właśnie nie jest aż na tyle mocna broń, by tą głowę stracić, ale tutaj widzę też, pewnie twórcy nie przewidzieli tego, albo właśnie tak miało być w wersji beta. Łączając pauzę, oczekując kilka sekund, po czym wybierając mapę i ponownie oczekując kilka sekund, zostaniemy teleportowani do wschodniego wejścia willi. No takie rzeczy się nigdy nie bawiłem, szczerze mówiąc, ale też dość ciekawa rzecz. Scenkę w samolocie, gdy członkowie triady rozmawiają ze sobą, można pominąć. Trzymając przycisk pauzy, mając włączony limiter klatek, pauza nie będzie się włączać i wyłączać. Te dialogi będą stopniowo się pomijać, gdy dialogi się skończą, członkowie triady zaczną wyskakiwać z samolotu. Co ciekawe, klapa może się nie otworzyć całkowicie. Te wszyscy w tym CJ przenikną przez nią wyskoczą normalnie. I przejdźmy do kolejnej misji, jako misja Pionowy Zlot, gdzie musimy z bazy wojskowej w dokach w San Fierro ukraść samolot myśliwiec Hydra. Zgubić pościg składający się właśnie z innych myśliwców Hydra, a także zniszczyć statki szpiegowskie. Jest to oczywiście misja dla Mike'a Toreno. Niezależnie od godziny i pogody przed misją, podczas przyjazdu do Pompington, będzie godzina 20:25 i burza. Tak, jak dojeżdżamy z Mike'iem, jego samochodem, to jest zawsze taka pogoda. Możliwe jest niezaliczenie misji poprzez zniszczenie samochodu Toreno. Aby użyć komunikator niezaliczonej misji z powodu zniszczenia autoterenu, musimy aktywować w trakcie początkowej kascenki kod CPKNWT, który spowoduje zniszczenie wszystkich pojazdów obecnie istniejących w grze, łącznie z Washingtonem. Powodem tego, że komunikat w ogóle istnieje, jest fakt, że w wersji beta gracz miał sam dojechać do Pompington, a potem wykonać resztę misji. No tak, całe szczęście nie musimy tam dojeżdżać tak daleko z Los Santos, tylko jest to kascenka, no i w sumie dobrze. Twórcy najprawdopodobniej jednak uznali, że trasa jest zbyt długa. No właśnie.
Przerywniki pobytu na statku grzecznie podczas pobytu na statku grzecznie otrzymuje poziomu złej sławy. Mowa tu oczywiście o tym lotniskowcu, który jest zacumowany w dokach San Fierro. Co warto jest wykorzystać do zebrania dwóch ostryg znajdujących się na jego terenie pod wodą, jeśli chcemy zaliczyć grę w 100%. Gdyż ich zebranie poza misją będzie zbyt ryzykowne. No tak, bo otrzymamy wtedy 5 gwiazdek, 5 poziom złej sławy i będzie to strasznie trudne uciec przez wodę, tak? Bo oczywiście będą nam przeszkadzać w tym policyjne łodzie Predator. Jeśli usuniemy wodę z plików gry, statki szpiegowskie nawet po zniszczeniu będą lewitowały w powietrzu na wysokości tafli wody, na której domyślnie powinny się znajdować. I ostatnia misja do tego odcinka, powrót do domu. Wracamy do Los Santos już tak na stałe i pomaga. I wraz ze Sweetem udajemy się do Genton na Grove Street, które jest aktualnie w posiadaniu Ballasów, a z racji, że to jest nasza taka ojczysta ziemia, można powiedzieć taki nasz najbardziej taki związany z Grove Street teren, to nie mamy nic innego jak tylko ten teren przejąć. Mimo że tej misji przejmujemy tylko jeden teren, Ganton, to po jej zaliczeniu cała dzielnica będzie w całości oznaczona na mapie kolorem zielonym. Jest to jedyny moment w grze, w którym terytorium Ganton, które przejmujemy po tej misji, jest w stanie wojny gangów. Doprowadzenie do tego w innym czasie jest niemożliwe. No i to są wszystkie ciekawostki, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się w kolejnym odcinku, także do usłyszenia i cześć.